Zobaczycie 8 listopada. Przypominano tajemnicze słowa Korwin Mikkego. Janusz Korwin Mikke ostrzegał: Zobaczycie, co się stanie 8 listopada. Zobaczycie, co się stanie 8 listopada, mówił trzy tygodnie temu o sytuacji na granicy w jednym z programów publicystycznych Janusz Korwin Mikke. Miałem na myśli to, co się dzieje w relacjach Rosji z Białorusią, tłumaczy dzisiaj w rozmowie z interią.pl. Dodaje, że według jego informacji, w najbliższych dniach ma być przerzuconych około 1000 osób naraz. Janusz Korwin-Mikke gościł w programie, Woronicza 17, w TVP Info 17 października. Dyskusja dotyczyła głównie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a także relacji Rosji z Białorusią. Na koniec ożywionej rozmowy Korwin-Mikke rzucił, zobaczycie, co się stanie 8 listopada. Wideo z tamtej rozmowy internauci przypomnieli dzisiaj. Otrana bowiem sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest napięta, a w stronę kuźnicy przesuwała się znaczna grupa migrantów. Internauci jednocześnie zaczęli zastanawiać się, czy tamta wypowiedź Korwin-Mikkego ma związek z tym, co dzieje się w strefie stanu wyjątkowego. Co się miało wydarzyć 8 listopada? Jedni zaczęli nazywać polityka jasnowidzem lub prorokiem, a inni wprost zarzucają mu współpracę z KGB. Co miał na myśli Korwin-Mikke? Zapytaliśmy samego zainteresowanego. Miałem na myśli to, co dzieje się w relacjach Rosji z Białorusią. Jeszcze przed manewrami Zapad 21 Putin wziął Łukaszenkę na rozmowy ostatniej szansy i tym razem obiecał mu, że do 8 listopada zbiór Związek Białorusi i Rosji, RET, na pewno będzie uruchomiony. I rzeczywiście, kilka dni temu ustalono 28 wspólnych programów integracyjnych, które w praktyce oznaczają ujednolicenie struktury. To wygląda bardzo poważnie, tłumaczy interi.pl Korwin Mikke. Na dowód tych słów polityk przytacza kilka informacji z przeszłości. Gdy prezydentem Rosji był Borys Jelcyn, Łukaszenka rzucił hasło, żeby zawiesić związek Białorusi i Rosji. Odkąd prezydentem Rosji został Władimir Putin, nadzieje Łukaszenki zostały rozwiane i od tej pory robi co może, żeby nie dać się wciągnąć w jedną strukturę. Wykręca się jak może. A Putin robi dużo, by wciągnąć Białoruś do federacji albo chociaż reaktywować zbira, ocenia. Korwin Mikke, Rosję bardzo lubię, ale im dalej od Polski, tym bardziej ją lubi. Jeden z liderów Konfederacji jednocześnie przekonuje, że nie należy łączyć jego słów sprzed trzech tygodni z tym, co dziś dzieje się na granicy z Białorusią. Dodaje, że wolałby, by to Białoruś, a nie Rosja, wciąż była naszym sąsiadem na wschodzie. Szturem na naszą granicę ma z tym mały związek, ale gdyby rzeczywiście Putin się wściekł i przejął Białoruś, to oczywiście różnie mogłoby się skończyć. Pytanie, czy Polska miałaby się cieszyć z tego powodu? Ja bym się nie cieszył, bo wolę mieć problem na granicy z Łukaszenką niż wojska rosyjskie na granicy. Rosję bardzo lubię, ale im dalej od Polski, tym bardziej ją lubię, podkreśla. Korwin-Mikke podaje też, nie powołując się na źródło informacji, że szykuje się duży przerzut w najbliższych dniach na naszej wschodniej granicy. Dochodzą do mnie informacje, że szykuje się duży przerzut. W najbliższych dniach ma być przerzuconych około tysiąc osób naraz. Niestety, rozwścieczyliśmy Aleksandra Łukaszenkę. W zupełnie niesprowokowany sposób zaatakowaliśmy reżim Łukaszenki. Nic dziwnego, że się teraz na nas odgrywa. A swoją drogą jego metody są niedopuszczalne, uważa polityk Konfederacji. Autor Łukasz Szperka.